Dzień dobry. Dzisiaj moim gościem w kolejnym spotkaniu z ekspertami firmy JKB Group jest pan Michał Jurczenia, brygadzista magazynu w tej właśnie firmy. Cześć Michał. Cześć. Powiedz Michał proszę, jestem waszym klientem i kupuję u was produkt. Wydaje mi się, bardzo że... Bardzo dobra decyzja. Dzięki. Wydaje mi się, że jesteś właśnie tą osobą, która odpowiada, żeby trafiło do mnie to, co zamówiłem. Tak. Jak to się odbywa? Zamawiając produkt, trafia do nas zamówienie na magazyn, w którym mamy składowane różnego rodzaju asortyment. W zależności od tego, co zamówiłeś, od jakichś wyrobów na ogród, przez wyroby metalurgiczne, łańcuchy, liny, haki, przez nawet uszczelki prysznicowe, skończywszy na jakichś listwach przyblatowych. W zależności, co zamówiłeś, trafia do nas to zamówienie. Następnie dzielę je między działami, trafia ono do odpowiedniego działu, gdzie się znajduje. Tam już koledzy kompletują je, pakują i przygotowaną ładną paczuszkę do wysłania zostaje przetransportowana do strefy wysyłki i stamtąd transportem zewnętrznym wysyłana w świat prosto do ciebie. Jeden z swoich kolegów mówił, że macie w swoim asortymencie 4000 produktów. Jak w tym nie zwariować? Jest tego sporo, natomiast nie wszystko znajduje się akurat w magazynie. Tam, gdzie ja pracuję, ponieważ jest to rozlokowane w kilku miejscach. Natomiast tak, w tym magazynie, w którym ja pełnię rolę brygadzisty, jest naprawdę sporo tego. Można powiedzieć, lwia część. Na początku, jak się zatrudniłem, to też musiałem nad tym przysiąść, ze względu na to, że na mnie spoczywał obowiązek podziału zamówień pomiędzy poszczególne działy, więc musiałem być dobrze zorientowany, gdzie co jest, tak, żeby sprawnie wykonywać swoje obowiązki. Natomiast po jakimś czasie, po paru miesiącach już byłem na tyle zorientowany, na tyle opanowany z całą znajomością logistyki magazynu, że już po prostu wiedziałem z automatu, gdzie co ma trafić, gdzie co jest. I to tylko kwestia zorientowania się. Wszystko jest do nauczenia, tylko chęci. Także nie ma czegoś takiego, że no, tego nie zrobię, czy tego jest zbyt dużo. Zawsze można wypracować jakiś sposób działania, sposób pracy, który ułatwi tobie pracę, ułatwi pracę twoim kolegom, koleżankom, a przy tym usprawni proces całej wysyłki, całej logistyki magazynu, zoptymalizuje wszystkie procesy. Więc mówię, kwestia nauczenia się tego wszystkiego. Mówisz o optymalizacji. Wspominałeś mi wcześniej w rozmowie o tym, że nawet ilość ruchów decyduje o tym, w którym miejscu na magazynie znajdują się poszczególne produkty. Dla zwiększenia optymalizacji staramy się łączyć pewne procesy tam, gdzie jest to możliwe oraz wykluczać te niepotrzebne ze względu na samo wykonywanie niepotrzebnych ruchów. Wszystko tu w takiej branży jak e-commerce, gdzie jest sprzedaż bezpośrednia dla klienta, ważną kwestią jest czas. Chodzi o to, żeby przesyłka, zamówienie w momencie, kiedy do nas trafi, żeby jak najszybciej było zrealizowane oraz wysłane do klienta na czas, w odpowiedniej ilości, w odpowiednim czasie, w odpowiedniej formie, w odpowiednim jakościowo, żeby spełniało wymogi jakościowe. Dlatego staramy się zoptymalizować to w ten sposób, żeby ułatwić pracę osobom, które kompletują oraz pakują całe zamówienie, żeby nie musiały biegać bez potrzeby między działami, między regałami, żeby jak najwięcej rzeczy było pod ręką. Dlatego wypracowaliśmy pewne metody składowania różnych produktów. Jak sam powiedziałeś, jest ich mnóstwo, jest ich wiele rodzajów. Dlatego ze względu na ich wartości, właściwości fizyczne, zostały one specjalnie pogrupowane pomiędzy poszczególnymi działami, a do tego zostały stworzone odpowiednie regały składowania, odpowiadające fizycznym właściwościom tych produktów. Są jakieś systemy, nie wiem, informatyczne, zarządcze, które pozwalają się w tym wszystkim odnaleźć? Jest wprowadzany w firmie system ERP, który ma właśnie usprawnić proces wysyłania. Jeśli chodzi o moduł magazynowy, no to właśnie głównie chodzi o monitorowanie stanów, prognozowanie ich, a co za tym idzie, ułatwianie zamawiania. Cały proces manipulacji oraz składowania produktów, żeby też jak najmniej pieniędzy było zamrożonych w towarze. Ponieważ to też generuje koszty dla firmy. A chodzi o to, żeby po prostu towar przyjechał na magazyn, był składowany, jak najszybciej też wysyłany do klienta. Żeby też nie było przestojów,
Ważne jest to prognozowanie, które pozwala nam z wyprzedzeniem. My współpracujemy po prostu z wieloma działami w firmie, między innymi z działem zakupów, który konkretnie oni zajmują się zakupami, ale to też pomaga im właśnie w prognozowaniu i pozwala uniknąć przestojów, które też są kosztem dla firmy, niepotrzebnym. Magazyn też pełni rolę właśnie rolę zabezpieczającą pomiędzy wahaniami popytu i podaży. W pewnym momencie może po prostu powstać sytuacja, że zabraknie pewnych produktów na rynku, a klienci zgłaszają na nie popyt. I wtedy dobrze jest, żeby w magazynie one były, ponieważ to pozwala zachować ciągłość sprzedaży. Tak samo w odwrotną stronę. Kiedy na przykład popyt jest mniejszy, czy kiedy popyt rośnie, żeby była odpowiednia ilość towaru gotowa z możliwością wysłania. To ważne jest ze względu na to, że u nas na rozmaitość produktów liczy się też sezonowość. Tak. Jak wcześniej rozmawialiśmy tutaj przed wywiadem, mamy różny asortyment, na przykład dział ogród. No, w zimę nie sprzedaje się tak dobrze, kiedy na przykład w momencie, kiedy przychodzi wiosna. Wtedy następuje właśnie lawinowe zwiększenie zamówień na asortyment właśnie typu z działu ogrodowego i musimy być po prostu na to gotowi. Dlatego tak ważne jest przygotowanie odpowiednich stanów i odpowiednie ulokowanie, umieszczenie produktów w magazynie w taki sposób, żeby uprościć sam proces kompletacji, pakowania i wysyłania produktów. Czy na magazynie jest jeszcze miejsce na to, żeby usprawnić pewne procesy, czy myślisz, że doszliście do pewnego ideału? Myślę, że ideał jest niedościgniony, a w takiej branży, jaką reprezentuje firma, w której działa firma, no musi ona reagować na zmieniające się środowisko. I jeśli chodzi o takie podejście, że nagle stajemy i jest fajnie, jest super, sięgnęliśmy szczytów, doszliśmy na Mount Everest, to w takim myśleniu jest początek już opadania w dół, moim zdaniem, ponieważ konkurencja nie śpi. A stając w miejscu, tak naprawdę wtedy się cofamy. Także jeśli chodzi o usprawnianie, o modernizację, zawsze jest miejsce. Zawsze jest powód na to, żeby coś usprawnić. Jak nie my coś wymyślimy, to jest ryzyko, że myśli to konkurencja. Wtedy oni zyskują przewagę. A to nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby cały czas coś usprawniać, ulepszać, polepszać, ułatwiać pracę. Jednym z czynników sprzedaży w internecie jest szybkość dostarczania produktu dla klienta końcowego. Jak rozumiem, to jest wasz główny cel, aby to jak najszybciej było zapakowane i dostarczone do działu wysyłek. To jest jeden z tych celów. Chodzi o to, żeby to było zapakowane w odpowiedniej ilości, w odpowiedniej formie, dostarczone w odpowiednim czasie, odpowiedniej osobie, w odpowiednim opakowaniu. Tak, żeby klient, końcowy klient, a my już mamy do czynienia właśnie z końcowymi klientami, ponieważ to jest sprzedaż bezpośrednia, był jak najbardziej ukontentowany, że zamówił u nas produkt, fajnie wszystko dotarło, to wzmaga też satysfakcję z podjęcia decyzji, że wybrał akurat naszą firmę. Ponieważ wtedy on już widzi, że fajnie, został fajnie obsłużony, dobrze obsłużony, chętniej wraca wtedy do takiego sklepu, do takiej firmy, niż miałby dostać zły produkt w złej formie, złej jakości. No, to zawsze zniechęca, a tego trzeba unikać. Wydaje się, że praca na magazynie może być bardzo satysfakcjonująca. Mam takie przeświadczenie, że żyjesz tym bardzo mocno. Czy to jest taka praca, którą zawsze chciałem wykonywać, ponieważ też mam wykształcenie w tym kierunku. Logistyka to jeden z moich koników. Bardzo lubię tu kształcać się w tym kierunku. I tym bardziej tutaj, kiedy widać, że firma szybko się rozwija, mocno się rozwija, stawia też na rozwój osobowy oraz zawodowy pracowników. A to jest dla mnie prywatnie bardzo ważne. A może nawet ważniejsze niż gratyfikacje finansowe. Ponieważ przyjmując się do tej firmy z poprzedniej, byłem gotów na mniejsze zarobki właśnie ze względu na to, że mogłem się pewnych rzeczy nauczyć.
A rozwój osobisty stawiam właśnie na pierwszym miejscu, jeśli chodzi. Ja mówię tylko o sobie, nie, nie wiem jak inni. Natomiast w momencie, kiedy na przykład zapada stagnacja w pracy, czy ogólnie nie tylko w pracy, też w życiu prywatnym, no to jest wtedy ciężka sprawa. Słyszałem od twoich współtowarzyszy w robocie, że ta atmosfera na magazynie jest naprawdę świetna. Staramy się o to, żeby atmosfera w pracy sprzyjała, nie była przeszkodą, ale była czymś motywującym. Czymś takim, który pomaga i rozwija. Jeszcze atmosferę pracy tworzą ludzie. Tak. Można mówić, że wszystko fajnie, są super maszyny, nie wiadomo jakie magazyny budują, ale tak naprawdę na końcu tego wszystkiego jest człowiek, który to wszystko obsługuje, który sprawia, że to wszystko funkcjonuje. A atmosferę w pracy także tworzą ludzie. Ja mam to szczęście, że pracuję z naprawdę świetnymi kolegami, koleżankami. Przychodząc tutaj, no, świetnie, bardzo szybko mnie zaakceptowali. I bardzo mi się podoba ich podejście do pracy. Mhm. Jest sumienność, jest wytrwałość. Bardzo angażują się w to, co robią. A przy tym zachowują taki czas na luz. Czas na spotkanie, zawsze się możemy przybijamy sobie piątkę, pytamy się, co u drugiego słychać, czy wszystko w porządku. Często też spotykamy się po pracy, na stopie prywatnej, ale to też nie rzutuje na nasze stosunki w pracy. Jakoś potrafimy to spokojnie rozdzielić. Mamy taką fajną mieszankę doświadczenia z młodością, jest masa młodych osób w pracy, jest też parę osób doświadczonych, których to już nie jest pierwsza praca. I to tworzy takie fajne środowisko. Każdy się w nim odnajduje. I to naprawdę sprzyja tworzeniu takiej bardzo zdrowej atmosfery, gdzie nie, przychodząc do pracy nie zastanawiasz się, że kurczę, znowu poniedziałek, tylko że przynajmniej ja tak mam, że przychodzę do pracy, no to czuję się dobrze. Czuję się naprawdę świetnie w magazynie. Work-life balance to jest takie hasło, które pojawia się od dłuższego czasu na ustach różnych doradców, a wydaje mi się, że wy to po prostu wcielacie w życie. My to wcielaliśmy w życie tak naprawdę zanim to powstało, zanim to nazwali. Mam wrażenie, że w magazynie to po prostu było, a później to się pojawiło na przeróżnych forach, stronach internetowych, social networks, na tego typu rzeczach. Wcześniej no, wiedziałem, że coś takiego istnieje, natomiast nie zwracałem na to takiej uwagi, po prostu staraliśmy się tworzyć dobrą atmosferę w pracy i tyle. A że nie pod marką Work Time Balance, tylko po prostu dla nas samych, żebyśmy lepiej się czuli w tej pracy. Tylko po to. Mam takie wrażenie, jak ciebie słucham i też twoich kolegów z innych działów, że to jest naturalne. Wy tak się dobieracie po prostu, że ciągnie swój do swego i każdy chce czuć ten dobry flow. Czy to po prostu ktoś przychodzi i chłonie jak gąbka tą atmosferę w JKB? No, jestem zdania, że co byś nie działo, trzeba jednak myśleć pozytywnie. Myśląc pozytywnie, przyciągasz pozytywnych ludzi. A pozytywni ludzie tworzą pozytywną energię. I tak to się jedno z drugim nakręca. Dlatego no, też każdy ma, wiadomo, gorsze dni, lepsze dni, no to jest naturalna rzecz. Tak. Natomiast staramy się, no też ja się staram myśleć pozytywnie, a przez to wpływać pozytywnie na innych, a inni myślą pozytywnie wpływają na mnie. To się tak fajnie nakręca. Ja bardzo sobie chwalę przed pracę z działem zakupów, którym, no to jest dział, z którym naściśle współpracuję. Ponieważ wiadomo, stany magazynowe, zaopatrzenie, to wszystko musi z sobą współgrać, oni kontaktują się z dostawcami, my zgłaszamy zapotrzebowanie na to, że tego brakuje, tego przydałoby się domówić, oni też zgłaszają swoje sugestie, mi się wydaje, że bardzo dobrze się dogadujemy. Jak spotykam się już z wami od kilku miesięcy, mam takie przeświadczenie, że wy jesteście świetnie naoliwioną maszyną, gdzie poszczególne elementy, poszczególne działy ze sobą współpracują i pomimo bardzo różnych produktów tworzą jak gdyby wspólną jakość. No o to chodzi właśnie, żeby te procesy magazynowe ze sobą współdziałały, nie konkurowały, ale się zazębiały i tworzyły pewien rodzaj synergii. Że po prostu wspólnymi siłami jesteśmy w stanie osiągnąć znacznie więcej niż dzielić się na jakieś poszczególne grupki czy poszczególne działy, które niczemu nie sprzyja. Sam mówiłeś, ty jesteś z Gorzowa, jestem z Zielonej,
co będziemy się dzielić, że to jest północ-południe. No nie, jesteśmy takim małym województwem, że nie ma co się dzielić, tylko trzeba razem współpracować. Zgadza się. To jest moje zdanie na ten temat. To powiedz jeszcze proszę Michał na koniec o planach. Co nowego w dziale magazynu? Jakieś coś może zdradzić? Jakieś plany na przyszłość? Myślę, że to bardziej byłoby pytanie do mojego kierownika, do Michała Kupczyńskiego. Natomiast z naszej strony my cały czas staramy się usprawniać procesy logistyczne w magazynie, procesy magazynowe, modernizować to, co już mamy, wdrażać nowe procedury, automatyzować to w pewnym sensie. Żeby nie wszystkie rzeczy były wykonywane w sposób manualny, ale też wspomagała nas technika, wspomagały nas maszyny. I też staramy się zwracać przy wyborze tego, czy przy tworzeniu tych maszyn, aby miały też na uwadze możliwość przyszłych rozwojów. Wiadomo, technika też nie stoi w miejscu. Nie jest sposób kupić jakiejś rzeczy tylko po to, żeby za rok, za dwa ją wyrzucić, wymienić. Tak. Tylko żeby ona miała też możliwość rozwoju. Można było coś modernizować w ten sposób, żeby rozwijać się. Mając też na uwadze wzrost popytu na nasze produkty, przeciwdziałając powstawaniu efektu wąskiego gardła na przykład. Michał, dziękuję bardzo za rozmowę. Było mi naprawdę bardzo miło, że mogłem Cię poznać. Trzymam kciuki za Ciebie i za Twój rozwój w firmie. Pozdrów serdecznie od nas, swoich kolegów i koleżanki z pracy. Na pewno. Naszym gościem był dzisiaj pan Michał Jurczenia, brygadzista w firmie JKB Group. Dziękuję bardzo, Michał, za rozmowę. Dzięki.